Witam wszystkich w moich skromnych progach, tutaj Klawi, i w dzisiejszym odcinku zobaczycie bekowe posty na forum. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pozdrawiam ostatnich subskrybentów mojego kanału, więc jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to koniecznie zasubskrybuj kanał z dzwonkiem. Rozdam kilka rzeczy z kolekcji w tym odcinku, więc w komentarzu napisz swój login oraz zostaw łapkę w górę. I zapraszam Was na mój serwer na Discordzie, gdzie linka znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. A teraz już. Moi drodzy, nie przedłużajmy i zaczynajmy nasz odcinek. No a więc, pierwsze co musimy zrobić, wejść w forum. Na samym początku rzucają nam się trzy posty od Movie Planet. Jak trafić do gazetki? Zapamiętaj hasło: nowość sklep z gadżetami. Czy ja wiem, czy taka nowość odjazdowych przedmiotów? Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Ten post w ogóle też jest stary. Pytacie nas, jak trafić do gazetki? Chodźcie. Każdy, kto napisze coś o sobie w biografii, ma szansę zostać zaprezentowanym w magazynie Movie Planet. Szkoda tylko, że usuwacie biografię, które ktoś ładnie zrobił. I to na odcinku. Co miesiąc szukamy nowych looków i wystrojonych pokoi. Cieszymy się, że lubicie tę grę. Chcemy pokazać naszą ekipę. Do dzieła. Super. Ajajaj. Zapytaj onet.pl. Znasz tę stronę od zadawania pytań? Tak, moja ulubiona. Kto tego używa? Edek. Edek miałeś nagrywać filmik, a nie siedzieć na MSP. Kim jest Edek? Zadam to samo pytanie. Kim jest Edek? Czuję się oszukany. To super. Czemu Męskie ubrania są tak brzydkie w porównaniu do kobiecych na MSP i jest ich o wiele mniej. Dyskryminacja. Trzeba umieć się ubierać, Edward dobrze mówi. Ale to w sumie jest prawda poniekąd, gdyż yy, tak. To, że jest mniej rzeczy męskich, to akurat prawda i też nad tym ubolewam, ale można zrobić bardzo ładnego luka męskiego, więc z tym się nie zgodzę. Konkurs. O, zobaczmy, jaki konkurs. Kto kupi mi najtańszego VIP-a na MSP, wygrywa 7 złotych. Paypal. Ale wstyd i zgłaszam. Przesada. Nie no, szczerze powiem, że to się no strasznie opłaca i chyba wezmę w tym udział. No bo wiecie, my wydajemy 11 zł, a możemy wygrać 7. To się bardzo opłaca. Ważne. Dziś do Polski dotarło 200 czołgów. Czemu dajesz fake info? Usuwam się. Na rabo mnie hejtują. Oddaj konto. Mara Mam ochotę kogoś zwyzywać Super, fajny fetysz Kto na ochotnika? Ja, błagam was Zmotywujcie mnie do nagrania filmiku na hiszpański Hasta la vista maniana. Już cię zmotywowałam? Skandal Dokładnie, mam takie samo zdanie Jak wam się spało, słodziaki? Jak wam dzień mija w ogóle? Ano, wstałam sobie, zjadłaby śniadanie I nagrywam teraz ster Planet W sumie trochę się zrymowało, jakby nie patrzeć Ile macie centymetrów? Boję się w to wejść Moje myśli są bardzo złe Wzrostu uświeżek? Ja chyba 173. W sumie dla ciekawskich takich moich psychofalów, nie no po prostu, jeżeli chcecie czegoś o mnie dowiedzieć, no to mój wzrost to 1,68 m. Tak jestem niska. Nymgry, ja też. Wbijajcie na arta, bo będziemy w top. No dobra, wejdę w arta. Mięso świeże, co jest kurna? Mięso świeże aż w mikrofon walnęłam ja like, moja miłość mucha, proszę dość buty, lubicie moje buty? jak poderwać chłopaka, hej mały lubisz moje buty? dziękuję za pozdro krótka refleksja co myślisz o dżemie? pyszny, smakowity 10 na 10, bombę mi na dom zrzucili, no wojskowe helikoptery chyba trzymi nad domem leciały, ps dajcie unii tutaj bym chciała się zatrzymać ponieważ zauważyć można że post jest stworzony dla Becki, jednakże dzieci nie zdają sobie sprawy, jak obecna sytuacja jest poważna i są osoby, które jednak bardzo się tym przejmują. Niektórzy mają także takie fobie, i nie dość, że ludzie wszędzie o tym gadają, to jeszcze na dodatek są o tym posty na Movie Star Planet, gdzie tego tak teoretycznie nie powinno być. Movie Star Planet jest grą, która ma dostarczyć Ci rozrywkę, a nie smutek, ból i cierpienie. Tutaj w ogóle jakiś post na ten temat kolejny. O, tutaj osoba dobrze napisała. Nawet takie coś dla Beki nie jest śmieszne. No i widzicie, nie tylko ja mam takie zdanie, dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Oby tak dalej. Polisz mnie. Siema laski, któraś chętna na spanko. Jak mi zapłacisz? Nie, naprawdę niektórzy ludzie na tym movie Star Planet to hit świata. I MSP zamienia się chyba na jakąś stronę 18+. Plus. Unikaty. Zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego dziennicek oraz artbooka rozdania migrafa oraz dania love it pod lukami osoby, które zrobią wszystko, otrzymają ode mnie uni. Ale scam. To się totalnie nie opłaca, szczególnie, że osoba ma siódmy poziom. Może ma jakieś drugie konto, ale 10 sekund zmarnowane z życia. Danie lofit na artbooku, danie grafa, lofit pod lukami, to się nie kalkuluje, żeby dostać unikat. Problem. No zobaczmy, jaki problem. Jak otworzyć słoik pilne? Czuję się jak na takim właśnie onet.pl, jak otworzyć słoik. Takie wiecie, porady i ten deges. Szukam. Szukam boja, musi być bogaty, mieć pięć metrów i się nie odzywać. Czekam na kandydatów. Środa, godzina 18.53. Wybór zwycięzcy. Pozdrawiam. Dobra, wylatujesz. Znowu mam bana. No ja nie mogę. Dobry wieczór, kochani. Jakie plany na kilka ostatnich dni karnawału? Wpisać ci się do księgi gości. Pozdrawiam cieplutko. Wasza Kim. Zaśpiewaj czołówkę. Kocham cię, Polsko. Ach, takim Kardashian. Powiem wam, że jakoś ciężko i opornie idzie mi nagrywanie dzisiejszego odcinka, ale lecimy dalej. Czasem mam dość. Oj, tu Będą jakieś wywody. Hej, kupcie mi listę, proszę. Potężnie. Bardzo ciekawe te tematy, niektóre, nie powiem, że nie. Lag VIP. No bo jak kliknie się kilka razy w prezenty z doładowaniami, to podwajają się, to i mam pytanie, czy jak odbiorę tak dwa VIPy zamiast jednego, to dostanę dwa czy bana. Tak, ale co tak, ogar. Szczerze mówiąc, nawet nie mamy zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi do końca. Może jestem po prostu zbyt głupia, aby to zrozumieć. I tak chyba jest naprawdę. No ja ci nie pomogę. Niestety ładowarka. Jak się nazywa takie coś do telefonu, co wpina się tam, gdzie ładowarkę i robią się z tego dwa otwory? Jeden na ładowarkę, a drugi na słuchawki, bo potrzebuję takiego, a zapomniałam jak to się nazywa. Rozdzielacz gniazdko Jack? Gniazdko to masz w ścianie. Tu ktoś napisał przejściówka, i w sumie to się nazywa przejściówka, ale ja wiem o co chodzi tej osobie, ale też nie pamiętam dokładnej nazwy, bo to ma chyba swoją nazwę. Bo przejściówka to by było tak, jak ja mam w telefonie, że mam jeden otwór na słuchawki i na ładowarkę. I podpinam taki kabelek, żeby mieć jacka żeby móc sobie podpiąć słuchawki na przykład. I to jest przejściówka, a to drugie to się jakoś inaczej chyba nazywa. Możecie napisać w komentarzu. Pomoc z historii. Szczur. Elo, elo, czuję się jak poszczur że Nie będę wnikać w to dalej. Perfumy. Miał ktoś perfumy Chloe i mi powie, czy długo się trzymają. Nigdy nie miałam, więc się niestety, ale nie powiem. Jakim chlebem dziś jesteś? Ja Baltonowskim krojonym. Ciepłym, wyjętym z pieca. Myślę, że bananowy. Chałka. Chałka to nie chleb. Hałka to chałka. Myślę, moi drodzy, że to już na dzisiaj koniec. Forum. I jeszcze chciałabym przypomnieć, że jeżeli chcecie, abym dodała was do znajomych na moim głównym koncie, czyli Klaui, to dajcie prezent na konto i unicorn, i i oczywiście pierw zobaczcie za co dodaję do znajomych, no i oczywiście w prezencie dopiszcie, że mam dodać na Klaui i oczywiście ja sobie taki prezent otworzę i po prostu dodam na Klaui. ale oczywiście pamiętajcie, że musicie wiedzieć za co dodaję na Klaui, żeby później nie było marudzenia, a ja dałam prezent, a ty mnie nie dodałaś, tymczasem prezent ucha, no dobrze moi drodzy, więc ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie chciałabym pozdrowić osoby, które dały mi donate poza live ale niestety żadnej takiej osoby nie ma, więc jeżeli chcesz się znaleźć za donate'a poza live, wewnątrz odcinku, to linka masz poniżej w opisie tego filmu. Oraz pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które dały mi coś z kolekcji Drip Pixel, Ink, Geo i tak dalej na konto kolekcja klali. Więc ja się z wami moi drodzy żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc cześć!